Bez tej miłości można żyć. Mieć serce suche jak orzeszek. Malutki los naparstkiem bić z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną mianę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie ubić. O blasku próch namówić. Dnieje o blasku słońca. Nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, może są jak okno wypalone. Rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagło powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. Jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie. I już nie szumi w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Recytuję Przemysław Bilejczyk, a po nim Michał Piaskowski. Władysław Bełza, ziemia rodzinna, całym mem sercem, duszą niewinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i której dawna karmi się chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany kłosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją i które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje. Bo w tych potokach, w wodzie uzdroja, ty się przeglądasz, ojczyzno moja, krwią użyźniona, we łzach skąpana. Tak dla nas droga i tak kochana. Zapraszam Michała Piaskowskiego, a przygotuje się Martyna Dorocka. Władysław Bełza, czym będę? Nieraz, gdy sobie w kątku usiądę, to myślę o tym, czym też ja będę. Trudno się zawsze trzymać mamusi, bo każdy człowiek kimś być musi. Więc może będę dzielnym ułanem lub w cichej wiosce skromnym plebanem. Może też inną pójdę kolejką, będę malarzem jak nasz Matejko. A może sobie i to zdobędę, że ziemię ojców uprawiać będę. Jakimkolwiek iść będę szlakiem, zawsze zostanę dobrym Polakiem. Zapraszam Martynę Dorocką, a po niej Oliwier Mikuczewski. Ciekawie i wesoło w moim świecie naokoło. Na podwórku trzy kałuże położyły się przy murze. Trzepak bardzo dziś kaprysi, duży dywan na nim wisi. Słońce z cieniem gra tu w berka, pan kominiarz z dachu zerka. Każdy teraz chyba przyzna, że jest piękna ma ojczyzna. Recytuje Oliwier Mikuczewski, a przygotuje się Klaudia Politowska. Tadeusz Grzewicz, o ojczyźnie, Polsko urodziwa, ojczyzno moja wielka, tyś piękna i uczciwa, lecz złego dusicielka. Ja mam łańcuszek mały, co mi cię przypomina? On pełen wszelkiej chwały, nikt nie zapomina. A na łańcuszku orzeł z koroną na swej głowie, złotam jakieś może,
zamazanym czerwonym się chyba zowie. I choć ten wisior stary, to widać na odwrocie kolor czerwono-biały. Pamiętam te flagi w Trzepocie. Ja wielce ją szanuję, tę Polskę, matkę naszą, bo ona mą ojczyzną, lecz także trochę waszą. Przygotuje się Julia Mączyńska, a recytuje Klaudia Politowska. Antoni Słonimski, Polska. Cóż powiedzą tomy słowników, lekcje historii i geografii, gdy tylko o niej mówić potrafi. Wszak bzu kwitnący i śpiew słowików, choć się granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pyta się synu, gdzie jest i jaka w niewymarzonej krainie leży, jest każdym wiernym sercu Polaka, co nią walczył, cierpiał i wierzył. Szum jego łęb na starym rynku, książkę poety i na budowie w codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdzie się w każdym dobrym uczynku. Julii Mączyńskiej nie ma? No, zanim rozdamy nagrody, jak zwykle bardzo króciutko, takie podsumowanie. Pani Lucyna Przybyszewska, pani Małgorzata Kulkowska. Jeszcze raz przedstawię komisję, bardzo proszę. Miło nam bardzo, kochani. I bardzo krótko, żeby nie przedłużać, bo pewnie jesteście już bardzo niecierpliwi i chcielibyście wiedzieć, kto otrzymał dzisiaj nagrodę. Ale raz jeszcze chciałybyśmy podkreślić, że przecież nie o nagrodę tak naprawdę tutaj chodzi, tak? Bardzo się cieszymy, że wy tutaj w ogóle przychodzicie, że jesteście tutaj z nami, jesteście na tej scenie, w przepiękny sposób wyglądacie, ale przede wszystkim robicie coś bardzo ważnego i coś bardzo pięknego. Recytujecie, a wcześniej czytacie poezję. A to jest już tak naprawdę, nie wiem, trzeba być wyjątkowym, żeby się czymś takim interesować, jak recytacja, jak poezja, jak w ogóle język polski, czytać literaturę i potem jeszcze tutaj stać, kiedy inni wasi koledzy i wasze koleżanki sobie siedzą teraz w domu, oglądają sobie film albo grają sobie w jakieś gierki. Wy jesteście tutaj, jesteście piękni i macie swoje 5 minut na scenie. Także bardzo wam wszystkim gratulujemy. Bardzo cieszymy się, że przychodzicie tutaj po raz kolejny. My widzimy, jak wy rośniecie, jak się rozwijacie, jak wasze umiejętności są coraz większe i coraz lepsze. Serdecznie witamy w gronie recytatorów, pierwszaków, bo tak jak pani tutaj powiedziała, to jest bardzo fajne i no, w końcu tylko od 3 miesięcy są w szkole, nawet niecałe 3 miesiące, a oni już są tutaj tacy ważni na scenie i recytują i to jest w ogóle, no słuchajcie, po prostu jesteśmy zachwyceni. Oczywiście nie obyło się bez jakichś tam malutkich błędów czy potknięć dykcyjnych, które wynikają również z tego, że no, maluchy mają taką przypadłość, że w pewnym okresie wypadają im te mleczne zęby i też jest tak, że czasami te wady wymowy są wtedy tym spowodowane, ale ta dbałość o język i o piękno tego języka polskiego jest potrzebne nawet wtedy, kiedy mamy taki problem, że nam wypadła jedynka. To się staramy mimo wszystko jakoś tam powiedzieć ładnie i nie ma słowa jest, tylko jest słowo jest i tak dalej, i tak dalej, ale nie będziemy się czepiały. Przede wszystkim naprawdę bardzo się cieszymy, że jesteście i jeszcze tutaj taka uwaga. To się już tak pięknie powiedziała, już niewiele można dorzucić. Przede wszystkim duże gratulacje za dobór tekstów, bo stwierdziliśmy, że wszystkie wiersze zostały dobrane na miarę, czyli nie były zbyt poważne. To duży atut. Chciałybyśmy też tak uczulić na to, by wiersze nie były takim przedstawieniem. Wiersz to nie teatrzyk, nie inscenizacja, tylko recytacja, żeby tutaj nie przesadzić właśnie w stronę teatru. To taka drobna uwaga. Aczkolwiek ja jeszcze powiem, ponieważ my tutaj jesteśmy, tak jak pani tutaj mówiła, po już jednym konkursie, kiedy brały w nim udział dzieci o wiele starsze od nas, bo to gimnazjaliści, tak, młodzież i dorosłe prawie, dziewczynki z klas, dziewczynki kobiety, no, z klas
trzecich ponadgimnazjalnej szkoły, więc to już po prostu dorosłe osoby. I przyznam szczerze, że tutaj dla mnie jest wielkim zaskoczeniem to, że tu pani Lucyna mówi o tekstach przystających do wieku. A ogromnym zaskoczeniem dla mnie i tutaj dla pani Ewy jest to, że dziewczynka, która jest malutką dziewczynką, powiedziała tak dojrzały i tak trudny tekst. I przekonała nas tym tekstem i swoją interpretacją bardziej niż te dorosłe osoby, które brały udział w poprzednim konkursie. I no, jeśli chodzą nam ciarki po plecach, kiedy słuchamy takiego wykonania, to znaczy, że ona jest po prostu dobra i ja naprawdę wiem, że to dziecko wie, o czym mówi. A tutaj w większości przypadków tak było. Te małe dzieci po prostu kochają. Te ojczyzny są tak wiarygodne w tym, co mówią, że po prostu... Nic innego, pakujemy się i w podróż po pięknej Polsce, słuchajcie. Czy tyle? Tyle? Tak, sądzę, że tak. I zaczniemy od wyróżnień. Tak, żeby trochę to napięcie do tej pierwszej nagrody, to trzeba poczekać, żeby się każdy tutaj podenerwował. I tak, wyróżnienia otrzymuje Maja Świderska, SDN. Tak, i to pierwszaczek jest. I dalej, wyróżnienie otrzymuje również Martyna Dorocka, SP2. Trzecia. To ty już jesteś tutaj po raz kolejny, czy pierwszy raz? Po raz kolejny. Drugi raz. Drugi raz. Nie udało się. Teraz tak, trzecia nagroda dla Julii Mączyńskiej, SP4. Też pierwsza klasa, tak? Pierwsza. No. I tak nie chciałaś wystąpić. No właśnie, to jest ta, co chciałam wystąpić i tutaj masz. Ja je rzucam na taśmę. Druga, trzecia nagroda. Krystian Barbusiński, MDK Piła. Jest, były dwie trzecie, teraz jest jedna nagroda, druga i otrzymuje ją Zuzanna Schulz, SP4 Piła. I są dwie pierwsze nagrody. Zuzia, tutaj gratulacje jeszcze, tak? I nagroda dla ciebie, Zuzio. To jest pierwsza klasa. Pierwsza klasa. No, to będą teraz chodziły na konkursy do Młodzieżowego Domu Kultury, myślę. Teraz następny, słuchajcie, konkurs recytatorski, to jest mój ulubiony wiersz. I tam mówicie to, co wam się najbardziej podoba i zapraszam te pierwszaczki wszystkie. W ogóle wszystkie dzieci, które tutaj są i te, które zawsze przychodzą. I teraz tak, pierwsza nagroda. Maksym Ciślewicz, Kalendarska Szkoła Podstawowa. Jest jeszcze jedna pierwsza nagroda. I otrzymuje ją Katarzyna Gazda, SP2. Słuchajcie, brawa dla wszystkich recytatorów. Dla wszystkich dzieci, które dzisiaj uczestniczyły w konkursie, to, że dzisiaj się nie udało, słuchajcie, to absolutnie nic nie znaczy. Oczywiście, że nic. Są kolejne, zaczynacie, są kolejne konkursy, na które ja was serdecznie zapraszam i tam sytuacja może być zupełnie inna. Co nie znaczy, że może być się też i powtórzyć, ale pamiętajcie, jak to mówią dorośli, że praktyka czyni mistrza i w tym wypadku tak jest. Im więcej razy będziecie mówić ten wierszyk, częściej będziecie brać udział w tych konkursach recytatorskich, to potem wam pięknie zaprezentuję i czasami jest tak, słuchajcie, mówię wam tutaj z doświadczenia, które tutaj zdobywamy wszyscy my dorośli, że dzieci zaczynają w klasie pierwszej i tak przez te wszystkie lata, słuchajcie, a czasami sukces przychodzi dopiero w gimnazjum. To jest różnie u różnych dzieci, u niektórych wcześniej, u niektórych później, ale chcę wam tylko powiedzieć, jak niektórzy trwają w tym swoim wyborze recytowania i tak długo, że aż w końcu osiągają te swoje sukcesy właśnie już na poziomie gimnazjum, czasami też i wcześniej.
ale czasem tak bywa, także nie od razu, słuchajcie, jeden występ, czy dwa występy, czy trzy, ale czasami to trzeba trochę pochodzić, napracować się, a potem jest ten upragniony sukces, co nie jest najważniejsze, że trzeba mieć nagrodę. Najważniejszy to jest wasz występ na scenie. Dla siebie, przede wszystkim dla siebie, słuchajcie. Jeszcze raz wam gratuluję, zapraszam na kolejne konkursy. Za dzisiaj dziękuję. Pięknie.